Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, króciutki news o czołgu IS-5, który zbliża się do nas wielkimi krokami, a raczej trzeba by było powiedzieć, zbliża się do niektórych z nas wielkimi krokami. Otóż czołg ten będzie można wygrać w najnowszej kampanii CW. Wygląda on zacnie, tutaj jeszcze jest kamuflaż, no musicie przyznać, że kamuflaż jest fantastyczny. Zobaczcie. Chociaż jak dla mnie przesadzili z tym zużyciem materiału. Dobra, słuchajcie, czołg ten wywołuje u mnie mieszane uczucia. Znaczy tak, po pierwsze nie będę go miał, to jest oczywiste, bo te najlepsze klany zdobędą, ja tam klanówek nie gram, więc miał go nie będę, ale nie o to chodzi. Otóż jest on wyraźnie lepszy moim zdaniem od na przykład ISA 6 albo na przykład od ISA 3, co jest dosyć ciekawe. Co prawda nie ma preferencyjnego matchmakingu, tak jak IS 6, ale jednak no jest to czołg na równi z ISM 3, jest od niego wyraźnie lepszy. Tutaj są jego parametry ostateczne, bo był tam wielokrotnie zmieniany. A więc mamy czołg 8 poziomu, premium, 1550 HP, 4 załogantów, waga 50 ton przy prędkości 42 km na godzinę, silnik 700 koni, co daje 14 koni na tonę. Bardzo dobry wynik, słuchajcie, jak na czołg ciężki, przypominam. Obrót tutaj jest dosyć słabo, no ale nie przesadzajmy, 26 stopni i wieża też dosyć słabo się obraca, czyli 24 stopnie. View range mamy też słaby, 360 i radio równie słabe, 440, natomiast pancerz jest ogromnym. Atutem tego czołgu mamy 120 mm z przodu, 120 z boku i 60 z tyłu, natomiast wieża 201 z przodu, 126 z boku i 90 mamy z tyłu. Oczywiście zaraz to w Tank Inspektorze sobie zobaczymy, bo wiadomo, że te czołgi z tej serii właściwie mają ten pancerz nierównomiernie rozłożony, prawda? No i najciekawsze jest działo, słuchajcie. Działo 122 mm, D25TA. Rate of fire tutaj jest 4,76 na minutę. Penetracja 221, czyli to już nie jest działo, 175 penetracji. Damage oczywiście 390, mamy celność 0,46, bardzo długi czas celowania 3,2 i depresja działa 5 stopni, elewacja 15 stopni. Jak ten pancerz wygląda w Tank Inspektorze, już wam pokazuję. Otóż wygląda on tak. Jest to obiekt 730 IS-5, no i jak widzicie, całkiem ciekawie, wzdłuż całego kadłuba i tutaj ma 120, oczywiście pod tym pancerzem warstwowym, który ma 30 mm, pierwsza warstwa, jest pancerz cieńszy. No i tutaj będzie jego słaby punkt, czyli na samym dole, powiedzmy, będziemy go mogli przebijać, ale tutaj oczywiście pociskami przeciwpancernymi i pociskami podkalibrowymi, bo kumulaki nie będą wchodziły absolutnie. No widzicie, jak to jest. Równomierny pancerz 122 mm. Przypominam wam, że IS-3 ma w tym miejscu pancerz. Zaraz możemy sobie go zobaczyć. IS-3, gdzie ty jesteś? Tutaj. IS-3, zobaczcie, wygląda tak. Ma ten troszeczkę pancerz inaczej skontowany i do tego 110. Czyli nowy czołg ma armor lepszy niż IS-3. A IS-3, słuchajcie, no każdy z was gra, więc chyba zdajcie sobie sprawę, że to nie jest jakiś tam papierowy czołg. Tutaj, jaki to jest pancerz? 45, czyli nie będzie z wielkich dział wchodziło, mimo tego, że jest cienki, jakby to było ze 20, to jeszcze. W tym miejscu jest 30. Natomiast, czy tu będzie wchodziło, to trzeba będzie sprawdzić. Garnki. Ten wystaje malutko, ten wystaje troszeczkę więcej. Tutaj pancerz, widzicie, jak się rozkłada, 201. Tu Tank Inspektor pokazuje, że 230 potrzeba, żeby przebić, więc nie ma sensu tutaj strzelać. To samo tutaj, rykoszet 300 i tak dalej, pod wieżę 202. I tutaj chyba będzie się strzelało, żeby mieć pewność. Wszystkie działa, które mają penetrację około 230, prawdopodobnie będą pod lufę tutaj pod wieżę pakowały. Dobra,
Słuchajcie, a jeszcze jedna ciekawostka, że część tych czołgów będzie można wygrać, a część będzie można wygrać i za nie zapłacić. Obiło mi się to o uszy. Oczywiście materiał o tym czołgu i o tej sprawie będzie jeszcze, bo jeżeli to jest prawda, że część osób, jeżeli będzie chciała mieć ten czołg, to będzie musiała za niego zapłacić, jest dla mnie po prostu absurdalna. Ale jak się dobrze dowiem, dokładnie o co chodzi, to na pewno soczysty filmik o tym zrobię. Mam nadzieję, że ta informacja się nie potwierdzi i że oni z tego pomysłu zrezygnują. W każdym razie czołg prezentuje się bardzo, bardzo zacnie. Każdy z Was prawdopodobnie chciałby swojego ISA trójkę wymienić na tego. No i ciśnienie na ten czołg będzie duży, ponieważ to jest ósemka, słuchajcie, więc ci, którzy zdobędą, będą w przyszłych konkursach i tak dalej brać go zamiast ISA trójki. No i to może być element, który będzie dawał przewagę. Ale jak będzie, zobaczymy. Na razie to tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.